Zespół Mazurska Kosa Czewina w tym roku obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia. W związku z tym w świetlicy w Koczarkach odbyła się uroczystość jubileuszowa. Ktoś może powiedzieć, co to jest 5 lat? Przecież to tylko 5 lat. Dla nas jednak jest to wiele, gdyż przez ten czas zdążyliśmy zrobić wiele. Po mojej prawej stronie możecie Państwo zauważyć dyplomy, wyróżnienia, podziękowania. Zaś zdjęcia przed budynkiem świadczą też o wielu przedsięwzięciach. Myślę, że jest to powód do dumy i nawet jeśli zabrzmi to nieskromnie, jest dla mnie wielkim zaszczytem pracować z takimi ludźmi jak Mazurski Kosa Czewina. Brak jest nawet słów takich, które mogłyby określić w skrócie naszą działalność. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy to robić, ale ważniejszą rzeczą jest radość z tego, że inni już zaczynają to lubić. Bo u nas na Mazurach naprawdę mamy niewiele symptomów kultury mazurskiej, a my chcielibyśmy, żeby to się rozwijało, żeby o tym nie zapominać. O trudnej tej historii również, żeby nie zapominać. Stąd też po raz pierwszy właśnie hymn mazurski dzisiaj. Mazurska Kosa Czewina to wielopokoleniowy amatorski zespół ludowy, który spełnia różne role. Zespołu śpiewaczego, teatru wiejskiego, zespołu ludowego, upowszechniając poprzez swoje działania kulturę mazurską. Jego członkowie, amatorzy, mieszkańcy różnych czterech wsi, oddalonych od siebie nawet 20 kilometrów. Nazwa pochodzi od pierwszych sylab miejscowości, skąd pochodzili jego członkowie w chwili założenia zespołu. A więc Kojak Koczarki, Sajak Salpik, Czejak Czerniki, Wijak Windykajmy, Najak Nakomiady. Piąta rocznica to można powiedzieć wiele i niewiele. Było na pewno wiele organizacji, które chciały w podobny sposób działać. Stowarzyszeń, zespołów niestety na pewno mogły działać, a z różnych powodów przestały, bo tak się stało, tak? Natomiast Kosa Czewina działa prężnie. Motorem tego całego przedsięwzięcia jest Agnieszka Rosik, jak wszyscy wiedzą. Podziwiam ją za to. Podziwiam ludzi, którzy chcą coś robić. Chcą robić dla swojego środowiska, dla większego środowiska, bo przecież reprezentują nie tylko swoją wieś, ale także gminę i Mazury całe. Więc tutaj są ludzie z całej przedwojennej Polski. Ja, jak pamiętam, jako mały chłopiec zawsze myślałem, że to jest wspaniałe miejsce, gdzie właśnie ta taka mieszanka piorunująca, mówiąc językiem kolokwialnym, że to musi dać jakąś nową jakość. A tu już upłynęło już parę pokoleń i widać, że to idzie bardzo powoli, to jest bardzo trudne. Więc ja to nie wiem, czy to akurat wskrzeszenie tych starych, czy to jest akurat najlepszy, czy to z tego coś wyjdzie, prawda? Czy może być coś nowego, ale w każdym razie coś trzeba robić, nie? I dlatego też oceniam to pozytywnie. Nie? Podczas uroczystości wręczono podziękowania zasłużonym obecnym i byłym członkom zespołu za zaangażowanie i pracę społeczną, instruktorom za wkład merytoryczny w działania zespołu. Dzisiaj widzę, że fajna rzecz i tak trochę szkoduję, że mnie tu nie ma. Znaczy ja pomagam im duchowo, ale nie tylko duchowo i śpiewem z widowni, pomagam moim kolegom, koleżankom. Także szkoda, bo może jeszcze kiedyś będzie taki czas, że się wróci. Ja widziałem ten zespół pierwszy rok, jak występowali na Dużynkach. No to było zdecydowanie było co innego niż to jest w tej chwili. Obecnie te 5 lat zrobiło duży skok do przodu. Pięknie to wygląda. Pani Agnieszko, ja miałam taki zaszczyt, mam nadzieję, że i Pani jakąś małą przyjemność pracować, jeśli chodzi o Urząd Miasta w sensie zawodowym, ale wtedy, w tym momencie, kiedy Pani gdzieś tam wybrała swoją drogę bardzo sympatyczną, zawodową, to nie spodziewałam się,
szczerze powiem, że tak daleko zejdziecie, że tak daleko Pani z tym zespołem zajdzie, że jest się prawdziwą dumą i Koczarek, i Kosaczewiny, tych wszystkich wsi i całej gminy i powiatu kędzierskiego. W imieniu Muzeum Kultury Ludowej i w moim imieniu bardzo Państwu dziękuję. Jestem zaszczycona, że jestem tutaj dzisiaj z Państwem, ale że z Państwem mogę współpracować te 5 lat, ponieważ tak naprawdę to ja uczę się od Państwa, czy też Muzeum Kultury Ludowej, czerpię wiele wiedzy i tą wiedzę od Państwa. Są bardzo sumienni w tym, co robią, to znaczy przygotowują się, czerpią z doświadczenia i z wiedzy naukowców, ale również właśnie licznych muzeów i licznych etnografów, z którymi współpracują i tak naprawdę studiują temat, tak? Studiują temat, stąd też ta rekonstrukcja kultury mazurskiej jest dla mnie na wysokim poziomie. Co roku bywam na tych na imprezach organizowanych przez to Stowarzyszenie Kosaczewina, a przyjeżdżam to z racji chyba swego wykształcenia, bo jestem etnografem, a te rzeczy, które oni robią, akurat pasują do mojego wykształcenia zawodowego. Dobrze to robią? Tak, starają się wyrobić to w miarę wiernie na podstawie, niestety tylko i wyłącznie zapisów drukowanych. Już nie ma bezpośrednich świadków. Co prawda są pojedyncze osoby, natomiast jeśli chodzi o strój, odtworzenie stroju ludowego czy zwyczai, to są już rzeczy, które posiłkują się na podstawie literatury. W swoim repertuarze zespół posiada inscenizacje w gwarze mazurskiej, takie jak zaprosiny na wesele mazurskie, plon, czyli dożynki na Mazurach według Karola Małka oraz widowiska obrzędowe, takie jak palinocka czy kiszenie kapusty, również w gwarze mazurskiej. Mazurska Kosaczewina to zespół, który zdobył wiele nagród i wyróżnień. Realizował również wiele projektów, m.in. z LGD Barcja w Kętrzynie pod nazwą Produkt Lokalny Skarbem Warmii, Mazur, Kujaw i Krajny, przygotowując potrawy z XIX-wiecznej kuchni wschodniopruskiej, takie jak kartoflanka po wschodnioprusku, karmuszka czy dzyndzałki z chreczką i skrzeczkami.